I witam ponownie w trzecim odcinku Dead Gambit. Na razie będziemy sobie tutaj próbowali tego Feniksa zabić, myślę. Ja nie farmiłem w sumie, po prostu dobiegłem tamtego. Myślę, że kolejność jest w miarę spoko. No, po zabiciu Feniksa, ewentualnie jeszcze jednego bossa. Jeżeli będziemy mogli upgrade'ować sztylety, no to ja bym poszedł w kierunku przypuszczalnie Vanguarda, odblokował farmę. Potem można by próbować albo tego, no jednego z tych dwóch pozostałych, bo to w tym momencie już by nie miało znaczenia, którego, obojętnie. I później można już się przebijać w prawo. Tam jest tak naprawdę końcówka gry, no później jeszcze jest parę lokacji oczywiście, ale no trzeba wybić wszystko po kolei, bo to jest tak rozrzucone. Żeby mieć generalnie progres, to trzeba zabić chyba trzech bossów. Tak jakby, oni są w trzech różnych miejscach. Jeden jest na górze, drugi jest po prawej, a trzeci jest po lewej. Nie, trzeci jest na dole, tak. Czyli na górze, po prawej i na dole. Tego po lewej jakby jest opcjonalny, ale chcemy to upgrade'owanie sprzętu. Nie chcemy biegać z zerowym sztyletem, tylko plus 5. Z wyższymi jest problem, bo są takie specjalne kamienie Immortality Stones, są bardzo rzadkie. Można niby na plus 10 zrobić broń. Ja miałem na plus 6 tylko broń pod koniec gry całkowicie. Patrzę tylko, czy się nagrywa. Dobra. No niestety chyba będziemy musieli się katować tutaj aż do tego Feniksa. Nie jestem pewien, czy tam było... Jeżeli tam jest kapliczka, to pół biedy. Korzek nie ma. Dobra. Ten piękny dostaje z tego łuku, to muszę powiedzieć. Dostaje jak tylko sobie można wymarzyć. Ten ginie. Ten też. Nie wiem, czy w ogóle z niego dostajemy kamienie, znaczy te dusze, ale chyba tak. No oczywiście, znowu będę walczył z bossem po prostu na osłabieniu. Jeszcze tu jest drugi pajac. Tylko mi się coś nie chce wierzyć, aż tak źle to jest z tym bossem. No nie wiem, jakoś tak... Słabo, czyli nie ma właśnie jak usnąć. Nie ma gdzie. Dziwne, że taki kawał trzeba biegać tego bossa. Zresztą mi się to nie podoba. Może coś źle robię, ale no trudno. Nie mam tak naprawdę jego metody. To jest inna sprawa. Nie wiem, czy byłbym w stanie, jakbym naklepał sobie punktów, to może jakoś. Dobra, ona mnie bije. Ale to jest dupa, bo tutaj jak złapię w ten, to jest koniec. Ona później ma inną wersję tego czegoś. Już, a, stamina też mamy za mało. No to słabo to wygląda. Dobra, to jest roll. Myślę, że słabo z nią pójdzie. Teraz niby jest okienko, ale nie mam staminy. Że słabo to wygląda. Co ona robi? Aha, to jest koniec. Trzeba było to blokować tak naprawdę tarczą. No, a spróbujemy jeszcze raz, chociaż też tego nie widzę. Nie wiem, czy tego Vanguarda nie będę katował. Albo po prostu będę farmił. Też opcja. Tak. To jest słabe. Tak, no odblokowanie farmy jest opcją. Natomiast ja nie jestem pewien, czy ja dam radę tą bronią. No zobaczymy, popróbuję jeszcze trochę. Popróbujemy jeszcze troszeczkę tutaj z tym bossem. Czy ja mogę się przerolować przez to wszystko? To nie wiem, czy nie lepiej byłoby właśnie się nie rolować. Tak naprawdę to tu jest dużo rzeczy do zdobycia. Znaczy no trochę kamieni tak naprawdę, ale... Czemu nie dostałem nic za to? Nie dostałem za nich żadnych dusz za nich. Bardzo dziwne to jest. Ten daje 4, no to się nie opłaca farmić gościa w ogóle. Tego się opłaca. On jest dosyć prosty. No tylko no, i tak tamci dają 30, nie? Ci cieniści. Chyba nawet mają lepsze dropy. Oni dropią takie hełmy chyba, czy coś takiego. Ja pamiętam. Jakieś mroczne hełmy, czy coś takiego. Nie, znaczy tu nie ma właśnie żadnej możliwości odpoczęcia, tylko trzeba się męczyć. A, miałem sprawdzić, czy ten gościu się tutaj respi. To sprawdzimy od razu. Jak tak ty łaził górę dół, nie? Może to ma sens, tylko on mało daje chyba. On nie daje dużo. Chyba na nie można, nie, można wrócić. O Boże, sam ginie. A, on sam, a, no nie można farmić, bo on ginie i nic nie dostajemy. To jest bieda. Mi się wydaje, że chyba nie dostajemy. Tak, tak to wygląda. Czemu tu nie można jakieś kurde się przekimać, no? Na leczeniu, no mógłbym oczywiście na leczeniu, bo nie wiem, czy 40% życia ma jakikolwiek sens, bo chyba nie ma. Tylko, że będziemy ginąć i tracić te piórka. To jest opcja jakaś w sumie, tak naprawdę. Bo ja nie mam na nią metody. Jakbym mógł się leczyć, to myślę, że może? Chciałbym powiedzieć, co w ogóle coś robi. To źle zrobiłem. Ona zrobiła ten durny wir. Powinien odzyskiwać, ale nie odzyskuje. Dobra, to był ciach-ciach, ale nie zadziałał chyba. No gdybym teraz mógł się healnąć, to byśmy może żyli. No tak to nie. No właśnie.
To ja myślę, że tak, spróbujemy ją klepać na zerze. Kilka razy, tak 2-3 razy myślę, spróbujemy klepać, bo to by dużo dało. Myślę, że to by dużo dało. Zobaczmy, jak wygląda sprawa z rozwojem. Mogę dać życia więcej. To mi da taki trochę margines. 130 myślę, byśmy pakowali. Ja nie chcę więcej. W ogóle chcę mieć 1000 życia, bo wtedy się łatwo mierzy. Także na razie jest ok. Dobra, zróbmy tak. Ja sobie dam wszystko w leczenie. Będziemy się leczyć teraz. Zobaczymy, czy będzie lepiej. Bo może to jest metoda. Może po prostu te 4 bossy trzeba zabić lecząc się. Nie jestem pewien, ale może. Trzeba powiedzieć, że te skille dają. One też nie opisane są w ogóle. Też dają nie wiadomo co. No tak. Mniejszy damage. Czy ja nie mogę ich zabić? Nie mogę chyba. Nie no, teraz dostałem. A jak się spalił, to nie dostałem. To jest dziwne. To łukiem nie ma co za bardzo, bo my i tak nic nie robimy tym łukiem. Odpalić się i nie da. Więc chyba po prostu trzeba by się leczyć i tłuc tymi skillami. Jakoś tak, w miarę. Nie wiem, czego dam radę poskładać. Mało też mamy tej staminy, no ale to już na to nie poradzę w tym momencie. Mógłbym staminę oczywiście pakować, ale nie chcę. No i co? To mnie zabiło? Nie. No to nie jest tak źle właściwie. W miarę idzie. Po prostu jak mi lutnie, to będę musiał. Zastrzeli mnie? Nie. No właśnie tak. Trochę jakby. Nie wiem, czy powinienem już atakować, czy się wyleczyć. A wyleczę się w sumie. Co mi zależy. Dobra, idziemy. Nie wiem, czy da radę. Pewnie nie. No bez lepszej broni to jest bieda, nie? A, ona się wiruje. Dobra. Ona wiruje tę. Nieważne. To jest też słabe. Dobra. O. To dziabnęło? Nie. Chyba nie. Miałoby coś na cooldownie, więc trzeba będzie ją zaspamować jakoś. Dobra. Nie było tak bardzo źle. Teraz już było. Gdzie ty, Mendo, rzucasz tym? No, tym dostała. Muszę powiedzieć, że to jest niezłe. Gdyby to miało jakiś sens, ja bym nawet się teraz wyleczył. A nie, to źle, bo to wirek jest. No, biją. Mam za mało znowu, nie? Tego. Mam za mało, żeby po prostu. Spróbuję, może się. O. O nie. Dobra, żyjemy. Jak chciałbym zrobić 1-2 takie combo, to chyba nie wyjdzie. Dobra, jest ok. A, teraz trzeba skakać. To jest w miarę proste. Dobra, jest ok. Teraz tak. 1 i 2. Działa, działa. Została blida. Dobrze. Combo działa, tylko jestem za mało tankowaty. No i ubita. Proszę, tak się to robi. No, i to było bez farmienia praktycznie. Znaczy, no właściwie bez farmienia. Ja farmiłem wtedy, kiedy wam mówiłem, nie? W ogóle mamy jeden punkt talentu. Czemu dwa? Nie mam pojęcia, dlaczego dwa mamy. Za co myśmy dostali jeszcze? Mamy dwa punkty, nie wiem za co. Jeden punkt chyba był za coś, ale nie za to. Co tu daje? To by było na początek bitwy 10 sekund. To sprawi nic. To jest głupie, bo ja będę blokował, ale na pewno nie teraz. No, bierzemy to, no dobra. No, pomoże nam to robić kombosy. Biedne to jest, ale niech będzie. I to mogę spróbować, bo to jest ciekawe. Strzelać bez strzału, no. Niech będzie. Co to jest? Energy Weapons, Require. Co to jest w ogóle? To jest ciekawe. Będzie można strzelać z takiej broni energetycznej. Ona później będzie. To jest co? Atak powietrzny, czyli z kombosa i skoczyć. To strasznie zawiłe. To jest ważne, bo tu jest ten cały. Nie to. To dorowanie w mid-air jest potrzebne. Natomiast to. Też takie widne. No i rola cię rola, więc. No niech będzie. Ten cały wiatrowe drzewko mi się nie podoba, ale niech będzie. Potrzebny jest chyba ten rol w powietrzu, więc ja go sprawdzę. Sprawdzę go, może się przyda. No i tak. Co tu można zrobić? Co my tak naprawdę potrzebujemy? Potrzebujemy inteligencji do 8, ale to nie teraz, bo i tak nie mam kasy na kupienie skilli do tomu. Ja bym poszedł na razie witalność po prostu. Nie ma co tutaj się oszczędzać. O, to jest sam gość, co wtedy? Mam nadzieję, że nie muszę z nim gadać. Mogę z nim nie gadać? Mogę. Ciekawe, czy on się przeniósł, czy on się przenosi, czy też jest z poprzedniej lokacji, nie mam pojęcia. Można by taki hemo od niego kupić. On kosztuje chyba 666 czy coś takiego.
Chyba zawsze jak się z nim gada, to trzeba coś kupić, bo inaczej się wkurzy, jest problem. Zastanawiam się, czy ja tu mam coś sensownego. Nie, nic nie mam. Dobra. Problem jest taki teraz, że my się tu musimy przebić. Jakbym zabił tego ślimaka, to miałbym klucz specjalny. Ale ja nie mam tego klucza. Tutaj mogą być problemy generalnie. Jest taka wredna menda. On właśnie. Czy ja go zatrułem? Chyba tak. No, muszę powiedzieć, że dostał. To nieźle. Ale ja też. Nie jestem zachwycony tam czymś. Dobra, on rzuci swoje kamienie. Dobra, ja się rolnąłem. Mam problem, bo mam bardzo mało tej soli energii. Jakimś cudem. Ta postać strasznie żre i jakoś szybko jej spada. Pewnie ten cały Knight nie jest najlepszy do tego. Później będziemy mieli chyba taką pasywkę, że on będzie odzyskiwał tą sol energię podczas obrywania. Co jest generalnie planem naszym, żeby stać w rogu i obrywać. No to nie jest najgorsze. Mamy cztery leczenia w ogóle, to jest dużo. Tych można łatwo załatwić ogniem, mimo że mam karę do obrażeń w tym momencie. Ale niech będzie. Ja to zblokuję. No i spoko. No i co, żyjesz jeszcze? Nie, już nie. No, na tych farmić średnio. Znaczy, można by, gdyby mieć lepszą broń, ale nie mam. Także na razie jest kicha. Jakie tu mamy opcje? No, opcji jest mało. Coś tam wziąłem, nie wiem, co to było w ogóle. Nie wiem, czy się nie wyleczyć w ogóle. 240. Ja mam życia w ogóle. Zobaczmy. Jak to wygląda. Koło 200. Ja dobra, wyleczę się. Będzie przynajmniej na full. I idziemy. No, tu jest pełno tych pułapek. Dałem spokojnie broń na tarczę. Mamy tą B, więc jest okej. Nie wiem, czy on tam bije tak naprawdę. To nie wiem nawet, czy ja nie regeneruję życia, kiedy ten ogień go zżera. To jest bardzo możliwe. Sprawdzę tylko sobie jeszcze tutaj. Okej, czas jest dobry, chyba. Chyba jest dobry. No, także zabiliśmy bossa, zabiliśmy Feniksa. Mnie cieszy. Mamy już farmę nową. Czyli tak, tak myślałem. Feniksa trzeba zrobić pierwszego. Jakby się utknęli na Feniksie, no to ja bym powiedział po prostu farmić, nie? Najprościej. Nie wiem, czy jakiekolwiek tego blida mu założę. Pewnie nie. To jest straszna menda ten koleś, tak naprawdę. Nienawidzę go. O, nie rozumiem dlaczego. Aha. Wystarczy chyba wyjarać ten pierwszy atak, żeby tego było na cooldownie. Muszę w ogóle sprawdzić, jak długo ten pierwszy jest na cooldownie, żeby to. O, to jest piękne. Tego nie miałem nigdy jeszcze, słuchajcie. Tego nie miałem nigdy. 134 obrażeń, to jest bardzo mocne. Potrzebuję 20. No dobra, może być, spoko. Wiemy, że farmią, znaczy, że dropią to. Siłę do 20 też nie wykluczam w sumie. Nie wykluczam, że wszystkie 300 staty będą po 20. Nie rozumiem jednego, dlaczego ja nie mogę nigdy używać itemek, jeżeli ja mam staty z przedmiotów. Przynajmniej tak mi się wydaje, że się nie da. To jest bardzo dziwne. Bo ja mógł 20 siły mieć, ale z przedmiotów. Natomiast nie ze statystyk. O, tego też nie miałem. Muszę powiedzieć, że jakoś dużo dropią tym razem. Co to jest? C, to jest dziadostwo. Aha, podbija inteligencję. No, takie sobie. 20 siły. Widzicie, ja mam 15 siły niby, nie? Tylko i tak nie mogę tego używać. No, mogę spróbować, nie? O 5 podbić. To nawet wykonane z przedmiotów. Może być chyba generalnie. O, tutaj się można wyleczyć. No to jak najbardziej. Tu by można farmić teraz. Także mamy nową farmę. To jest nowa farma ewidentnie. Można wrócić. No, nawet zobaczmy. Zobaczmy, jak to wygląda. Mamy dwóch dziadów. Możemy ich tutaj, prawda, krzywdę zrobić. Jakąś tam. Ile to jest na cooldownie? Właśnie nie wiem, bo nie widzę. To nie jest na cooldownie długo. To by trzeba od razu zrobić. Jedno i drugie. Tylko to odzyskuje nam życie, mniej więcej. Dobra, powiedzmy, że poza. No, 50 to jest 50, nie? To już jest coś. O, mamy czapkę. Pięknie. No i super. To trzeba zablokować, bo jak on ginie, to dalej działa. Czy pułapki działają? Na pewno. Ale możemy go zaspamić, nie? Blokujemy jedno. Godbreak. No, on mi. No, niewiele mi zrobi, nie? On już umarł. Tu są te pułapki, dobrze. No tu jest ile? 90 dusz, to już jest lepiej. Tylko oczywiście moja siła ognia się średnio nadaje do tego, ale tu już jest lepiej. Czy ja chcę te 20 siły? Myślę, że nie. Zacznijmy spokojnie od tej witalności. Ja już mam finezję. Do 16 chciałem, później będę miał łuk, a na razie nie mam. Więc na razie jest spoko. Ta kolejność jest dobra. Dużo życia pozwala mi mniej więcej używać tej taktyki, którą chciałem używać.
Myślę, tu bym, normalnie to bym po prostu farmił gdzieś. Zawziąłbym się i po prostu spędził z godzinę na farmieniu, takim lightowym. Tego gościa raz zabiłem, on dropnął taki inny młot, plus 2, tylko to było na New Game Plusie, więc nie wiem, czy na normalnej też. On chyba właśnie leczy, znaczy nie leczy, tylko uczy. On chyba uczy właśnie młotów dużych, a ona uczy czegoś innego, nie pamiętam czego, chyba halabardy. Także ich trzeba uwolnić. Ja ich zabiłem raz, a raz ich nie uwolniłem. Znaczy ją chyba raz uwolniłem? Tak, ją chyba uwolniłem. Gdybyśmy właśnie mieli tego zabitego ślimaka, to teraz można otworzyć, nie? A tak to musi mieć klucz. No ja nie mam klucza, bo nawet nie wiem, gdzie on jest. On chyba nawet na samym końcu ten klucz. Czy my chcemy iść w lewo? Ja pójdę na wszelki wypadek, bo nie wiem, co tam jest, nie pamiętam. Pewnie źle idę. Co tu jest? Czy mnie wiedział? Pewnie nic. Jakiś powrót gdzieś może. Zejdę sobie tutaj. Źle idę oczywiście, nie? Ale pójdę. Czy to nie jest skrót przypadkiem? Może to jest, tak, to jest chyba, słuchajcie, to jest skrót znowu chyba do naszego kanału, który pozwala wszędzie dotrzeć. Czy dobrze idę? Czy bym wiedział? Powiedzcie, że jestem w jakimś znanym miejscu. Gdzie ja jestem? Aha, no. No dobra, jest to jakiś tam, powiedzmy, niby skrót. Biedny. Bardzo biedny skrót. Nie wiem, czy nie ma tego ślimaka znowu. Może jest. Pójdziemy jeszcze raz, zobaczymy, może to jakoś tam trochę wyjaśni. Chciałem mieć taką dużą mapę z dokładnymi lokacjami. No, o tak, to jest ślimak właśnie. Tu możemy po pana cejść. Nie wiem, czy jest blisko, ale no, można od biedy. Czy ja tu spałem? Chyba nie. Także teraz musimy się tłuc aż na górę z powrotem. Dobrze pamiętam mniej więcej, jakie bossy trzeba w jakiej kolejności zabijać, bo to dużo daje. Mamy teraz już, właśnie nie bardzo wiem, jaki jest sens zabicia tego Feniksa. Chyba sens zabicia Feniksa jest taki, że mamy dostęp do lepszej farmy, bo tutaj zamiast się używać z tymi dwoma cieniami, to możemy tłuc tych lodowych kolesi. Oni są, jak widać, do zabicia. Oczywiście ja mam bieda build, bo się uparłem na te moje sztylety, więc już idę z tym, ale na przykład gdybyśmy mieli halabardę, albo gdybym zaczął używać tego młota, to mogłoby być dużo lepiej. Chyba nie wiem, czy ja chcę to robić. Chyba nie. Dobra. Ta skrzynka powinna być otwarta, bo ja nie używałem leczenia. Nie wiem, czy ja tu mogę coś ugrać. Chyba nie. O, to jest właśnie ta jaszczurka. Tylko ona uciekła. To jest ta jaszczurka, która właśnie jest. Daje nam te itemki takie do upgradeowania sprzętu. O, wszystko oczywiście zamknięte. Dobra. Tutaj muszę iść w prawo, nie wiem jak. Także się waham, co robić. Jeśli pójdę w prawo, to się pakuję chyba generalnie. Możemy przebiec. To się źle skończy oczywiście. Tu nie mogę iść, ale mogę iść tutaj. Czy to dobrze? No nie, niezbyt. Pociacham go. Nie wiem, czy go zabiję, chyba nie. Spróbujemy. Mi się wydawało, że tam była ta skrzynia, ale może źle polazłem. Dobra. Mamy ten hełm barbarik, o którym ja zapomniałem. Jak to zrobić teraz? Musiałem przeskoczyć. A, mam leczenie przecież, kurde, jestem idiotą. Nie ma problemu żadnego. Mamy leczenie, możemy się tutaj healać, jeżeli chcemy. No dobra. Coś tam robią chłopcy. Ja się jeszcze raz napiję. No i co dalej? O, mamy redukcję obrażeń. To jest bardzo dobre w sumie, szczerze mówiąc. I co dalej? Mamy nic właściwie. Gdzie jest ta skrzynia głupia? A tu jest. A, no tak. Miałem nie użyć. Ona się otworzy, tylko jak to mam dojść? Aha, ja muszę tutaj dojść od lokacji, gdzie się śpi. Kurde, tu jest pełno skrótów. To mi się trochę nie podoba. Tu bym musiał jeszcze iść. Aha, tu mogę iść. Nie, Marokki, dobra. Chyba wiem mniej więcej, o co chodzi. Możemy iść w prawo, bo to jest tak naprawdę skrót. Otworzy się taka brama i chyba to tu trzeba właśnie iść tak naprawdę. Tu jest chyba się idzie do bossa, o ile pamiętam. Więc ja myślę, że teraz ogarniemy końcówkę tej lokacji. Ona nie jest taka straszna, ta lokacja. Problem jest taki, że ja nie mam tutaj możliwości zabrać tej skrzynki na razie. Nie wiem w ogóle, po co to jest to ustrojstwo. Dobrze wiedzieć, że ona tu jest, tylko jak ja tam mam dojść? Mógłbym spróbować jeszcze raz. Aha, tylko my nie przyjdziemy teraz. Dobra, już kapuję. Czy musimy to przejść jeszcze raz? Albo zginąć. Co bo ja tu spadł? To jest głupie. Mogę tu spaść? Nie. Kurde, zwaliłem to trochę.
Dobra, tego możemy załatwić, dziada. Dobrze jest. Tu nie pójdziemy, bo nie ma jak. Oczywiście tu by trzeba mieć jakiś teleport czy coś. Aha, to można chyba zabić w ten sposób. Ale chyba nie tym buildem. Mamy cztery strzały, to nic nie zrobię. Co tu jest po prawej? Są jakieś durne skrzynki. Ja tu chyba byłem. Na początku. Tak, tutaj byłem na początku. Dobra, możemy chyba tu iść. Tu zginę zaraz. Nawet dobrze chyba zginę. Dobra, doszliśmy do tego. No jest tak sobie, bym powiedział. Mógłbym się tutaj już wyleczyć, bo to nie ma znaczenia w tym momencie większego. No dobra, jakoś poszło. Przynajmniej mam trochę punktów. Dobra, już pójdę tędy. Ten klucz Amaroga to chyba właśnie z bossa dostaje. I tu nie ma oczywiście jak... O, to jest dziad sredny. Straszna menda, nie lubię go. Nie bardzo wiem go lać, ale idzie jakoś. Okej, okay, mamy leczenie. Co jest z tym leczeniem, to może nawet pójdzie. Ja mam taki bieda dama, czy że po prostu aż boli. Co tu mogę zrobić? No właściwie to nic. Ta skrzynka, no przypuszczalnie tam jest Immortality Stone, który i tak mi nic nie daje, bo jeden to tam i tak jest nic. Bym chciał, żeby oni się chociaż spalili. Nie wiem, czy tak da. Ten się powinien skopcić. No dobra, jakoś idzie. No się skopci. Tylko ja teraz oberwę. O, nawet nie. Dropną znowu te głupie gacie. To jest niepotrzebne w ogóle do niczego. Już mam jedne. No jest okej. Okay. Myślę, że dobrniemy do bossa może. Tutaj jakbym spadł, to byłby problem. Może trzeba oczywiście spać, bo tam pewnie jest jakiś secret. Ale nie będę się prosił o każdy secret, bo to nie ma sensu. Ja wiem, co ja potrzebuję do buildu. Aha. Jesteśmy w dupie, no bo to jest tak. Jest boss, ale... Nie mam leczenia. Także nic nie zrobię. Nie ugram go. Znaczy muszę go ugrać, bo musimy mieć to leczenie. Tylko to nie działa tak do końca. Dobra. Jest wredny. On tam jakąś fazę za chwilę złapie. Będę go tłukł co najwyżej. Przestań mnie tu lać. Dobra, jakoś idzie. To jest dość wredne. No źle zrobiłem oczywiście. Oczywiście nie odzyskam tego. Nie ma opcji. Poleciałem w kosmos. Umarłem. No to słabe. To jest słabe. Oj, nie wiem, czy się nie przerobię zupełnie na te młoty wielkie. Ja próbowałem młotem walczyć, on jest beznadziejny był ten drugi młot. No ale on ma trzy razy tyle damage'u. To jest bardzo dużo. Może właśnie trzeba je wydropić i tym walczyć. Nie mówię, że nie. Znaczy, młoty są dobre, tylko strasznie wolne. Strasznie wolne. Nie wiem, czy może jest jakieś combo później ze skilli, bo tak to nie ma. Znaczy na dzień dobry to on nie ma kombosów. Mam takie kombo 2 albo 3 ataki, jest bardzo słaby. Dobra, no to ja myślę, że takimi próbami to będziemy sobie tutaj dobijać do... zaraz, gdzie ja jestem właściwie? Ja mógł spróbować dojść do tej skrzynki. To jest głupie, ale może się uda. Mogę spróbować. Ja nie pamiętam oczywiście, gdzie szedłem, nie? To jest inna sprawa. Tu możemy iść. Kurde, ale źle idę. O, tu coś jest, patrzcie. To jest boss na bo... Znaczy no... Punkt na bossa, nie? Nic nie widzę zresztą. Denerwuje bardzo. Może tak już odkliknąć? No, Boże, jakie to jest głupie. Dobra, jesteśmy. Miałem iść... Aha, wiem, gdzie miałem iść. Miałem iść po skrzynkę. Bo tam będzie ten koleś, ale nie ma opcji, że go ugram. A przecież ja nie zabiję tego gościa, nie? Bo umarłem. Tak. Razem w pułapkę. No to jeszcze raz. W tym układzie. W tym układzie. Spróbujemy. Co? Aha, to jest zgon. Dobra, czyli trzeba iść kawałek. Czy coś? Kurde, strasznie to zawaliłem. Zastanawiam się, jak to zrobić, bo praktycznie wystarczy, że ja bym pobiegł. Chyba wiem, o co chodzi. Musimy po prostu pójść w jedno miejsce, tego gościa zabić. To jest wykonalne. Tego jednego pajaca, który tam w ciasnym miejscu będzie z nim walczyć. To jest do zrobienia, to jest do ugrania. Nie wiem jak z tym, bo to jest dziadostwo. Dobra, no to jest okej. Okay. Wlazłem w tamto, jak kretyn. I nie zabiję. Chyba nie. A może? Dobra, mamy to. Mamy to. Tylko on ma te kupy tutaj, dziadostwo. A w sumie mam dużo życia tak naprawdę. Co to jest? No tak, to są te kamienie. One chyba zawsze mają po 5 kamieni. To po prostu usprawnia całą akcję. Nie bardzo wiem, gdzie jest ta pułapka, która mnie walnęła. Ona jest pod tym, czy co? Dostałem jakiś damage, nie wiem skąd.
Nic. Trzeba po prostu pamiętać, gdzie jest każda pułapka, bo inaczej to jest dziadostwo. Nie wiem, czy ja w lewo miałem iść. Chyba nie. Nie wiem, czy tam byłem w ogóle. Chyba nie byłem. A! To jest pióro. To dobrze. Dobrze wiedzieć. Warto skręcić. Dobra, roll. Jesteśmy. Co? Ja coś po rolu chyba mam. Nie wiem, czy ja po rolu nie mam jakiegoś skilla czy coś. To jest problem, dlaczego dwa razy się rolny czy coś takiego. Niewykonalne raczej. No oczywiście, że nie. Teraz tak, jeżeli ja tu spadnę, no muszę go zabić, nie ginąc, nie? To jest praktycznie graniczy z cudem. Boże, jak to zwaliłem teraz. Dobra, jeszcze żyję. Dobra. Dziabnąłem go. Nie wiem, czemu zostaje, szczerze mówiąc. Chyba tak. No, lej go. Ale to zawaliłem. Dobra, gin, bo cię nienawidzę. O, siekiera, super. Siekiera plus 2. No i co? Co mam z tym zrobić? Działa to w ogóle? No nie. O nie, teraz działa. Co dostanę? Nic. No właśnie, tak ja myślałem. Immortality Stone. Niepotrzebny. W ogóle niepotrzebny jest. No to się mogę wyleczyć, nie? W sumie. Dobra, to się wyleczę. Będziemy chyba zaraz te wiali stąd. Ja się tych chcę zblokować. No oczywiście, guardbreak i nie żyje, nie? Standard. Ale ja chcę go tutaj rąbnąć jakoś. Dobra. Heal. Ja muszę teraz się dopakować do bossa z 5 leczeniami jakoś. To jest plan. Nie wiem jeszcze jak. Dobra, ty dostaniesz tutaj. O, ty nie żyjesz. Siekiera jest dosyć taka chora. U nas plus 2. No, tylko nie wiem, czy ja chcę opierać się na broni, którą trzeba wydropić. To jest też takie trochę nie bardzo do poradnika. No niech będzie, że nie na razie. Ja on tylko może zobaczyć, ona ma tak naprawdę. To jest trochę inna siekiera, czy ta sama? Wados, ta ma 67. Ile ma ta druga? No jest lepsza o 4 punkty. Nie jest taka znowu wspaniała. Mamy hełm. O właśnie, hełm miałem zmienić. On ma 4 vitality, 4 siły. Tak naprawdę jeden punkt siły i możemy sprawdzić, czy możemy ten młotek nosić. To jest opcja nawet. Tylko ja nie wiem, jak tutaj bym podfarmił jeszcze. Chyba się nie da. Aha, to jest ten pajac. No i spoko. Ale takim młotem mógłbym to rozwalić może. Chociaż nie, bo on ma znowu za wolne ataki. Też jest problem. Dobra. Czy ja żyję? Chyba nie. No, spróbujemy. Ja się wyleczę tutaj. Obiję go trochę. Paszczę mu obiję tutaj. O, leży. Mógłbym też teoretycznie wyfarmić te 1100 i zrobić albo jednego bossa opcjonalnego, albo blokować tą lokację na górze, bo to mi niewiele daje, bo z zerówką broń to nie ma żadnego sensu. Absolutnie. Nawet gdybym tych plus dwójek używał, to chyba nie ma sensu. Tu jest też koleś, tylko właśnie gdzie ja bym musiał teraz spać, żeby było blisko do prób na bossa. Tego nie wiem. Może jest jakaś opcja, żeby to ogarnąć. A chyba nie. Dostał trutkę. Czy to 14 bije? Też nie robi jakoś specjalnie wrażenia. Nie wiem, czy dostaje teraz z dwóch. Chyba tak. Chyba tak, chyba dostał z dwóch. Ile mam leczeń? Mało. Idźmy może w prawo. O tak, tu są te pułapki. Ja mógłbym się chyba porolać stąd do bossa. To mi się wydaje. Że to chyba o to chodzi. Tak, tutaj trzeba robić. Dobra. Ja sobie wbiję teraz tą siłę i zobaczymy, czy faktycznie można tak młota używać. Porównamy to. Pewnie nie, ale po zasady. I tak będę do 20 wbijał na pewno. No właśnie do 30, bo później jest taka tarcza, że trzeba 30, tak czy tak. Dobra. Czyli tak. Czy ja mogę tego użyć? No niestety. Niestety, trzeba mieć staty normalnie tak swoje, nie dodane. To jest trochę słabe. Bo w Dark Souls było inaczej. Chyba. Dobrze pamiętam. No dobra, to mamy lepszy hełm. Mamy w ogóle fajną tą. Chciałbym być kloakę, bo to kloak się nazywa też. Kloak albo cape po angielsku. Dobra, to lecimy stąd. Nie ma tu siedzieć. Chciałbym bardzo ten hełm od tego gościa. Ale to myślę, że może zaczekać. Nie wiem, czy ja chcę go tak koniecznie podpalać. Chyba nie, chyba niekoniecznie. Myślę, że możemy to olać. Ja spróbuję się przerolować przez tego golema. On nas tu będzie męczył. Dobra, ja go leję po prostu. Ale mnie to wkurza, tak koleś mnie rąbnie. Dobra, poszło. Gdzie są te dziury? O kurde, ale to jest dziadostwo. Bardzo duże dziadostwo to jest.
No to nic, będę się musiał chyba wyleczyć, bo nie będę miał wyjścia. Chyba nie będzie opcji innej. No tak, jedno leczenie i jesteśmy. No, mamy 4 leczenia na bossa. Może da radę. Chociaż pewnie nie, pewnie znowu spadnę jak idiota. No dobra, jesteśmy na bossie z iloma? No, z jakąś tam ilością czegoś. Przy okazji się wzrosło mi to tutaj dziadostwo. Proszę, ja chciałem go zaatakować. 1-2 spróbuj zrobić. Mogę? Nie wiem, chyba nie. Rzuciłem w niego. Złapał trutkę. A ja obrywam. Haniebnie. No w sumie to się wyleczyłem chyba trochę, nie? Jakby. On mnie strasznie podeptał. Jakiś taki wredny w ogóle jest ten boss. Nie lubię go. Co on robi? On te swoje puszcza, te gazy brzydkie. Dobra, ja się wyrolam stąd. Blok. Tak, czym ty mnie kolej wywalnąłeś? Bo ja naprawdę nie wiem. Masz jakieś bomby, które wybuchają znikąd. To jest okej, okay, bo to ogarniam. To pamiętam. Dobra, rolam się. Chyba nie idzie jakoś. Kurde, nie mam w ogóle staminy. Ja stąd nie wyjdę na tej broni. To jest beznadziejne. Nie mam staminy, nie mam tego jak rozbijać. Mogę to podpalać tak naprawdę, tylko nie wiem czy się skopci. Mógłbym z tych mocy chyba korzystać, żeby to rozbić. No nie wiem czy to radę, chyba nie. Mogę się wyleczyć. To jest jakaś opcja. Pi. I teraz go tankuje tak jakby, nie? Można powiedzieć, że go tankuje w pewnym sensie. Dwójka, jedynka. No próbuję tą dwójkę zrobić. Dwójkę z jedynką. Pociachać go. No to dostał. Go jeszcze kopsnę, bo on zdaje się obrywa. Jeżeli jest nawet daleko. To on chyba dostaje. Tak, on jak jest gdzieś tam oddalony, to on dostaje ten damage, jeżeli go zatrujemy, czy podpalimy. To dostaje. Nie wiem, czy to robi damage, był jakiś taki większy, ale dobra. Ciekawe jest to, że jeszcze mam w ogóle strzały. To jest niesamowite. Muszę chyba się wyleczyć i tak. No, została mi jedna faza, czy coś takiego. Jestem pewien, on razy to robi. Gdzieś tam razy to robi, dobra. Jedynka, dwójka. I teraz go działamy normalnie na hama. Nie jest tak źle nawet, muszę powiedzieć. Dobra, ja go podpalę. Jedynka, dwójka. Dwójka nie działa jakoś, nie wiem czemu. Teraz chyba dostał. Jakoś mocniej w ogóle dostał, nie wiem dlaczego. On będzie teraz rzucał te dziadostwa na nas. Mi się nie podoba. On za cooldownie w ogóle. My ten atak czy nie? On nawet bije za 100 ileś, to jest dużo. Naprawdę, bym się chyba musiał wyleczyć, jak on się tutaj zrzuci na nas. On powiedziałby takie dziwne coś, że on fruwa w powietrzu i jest zamrożony. To jest bardzo dziwne, ja tego nie rozumiem. Ale nieważne. Dobra, jesteś tu facet czy co? Bo ja nie wiem już naprawdę. Zrób jakiś cooldown czy coś. Dobra, jest chyba... Niby powinien być na blidzie, ale nie jest. O, i teraz go można bić. Nie wiem, czy mam jakiekolwiek szanse go zabić. Dlatego, że go bije za mało. Dobra, jeszcze teraz napiję. Bo kiedyś muszę. Pewnie teraz dostanę. A teraz jest nadzieja, gadanie, że on się spali. Nie wiem, czy da rady go tak pociąć. Chyba nie. Powietrze go nie mogę pociąć. To jest tak, albo on się spali, albo nie. Generalnie, gdyby miał bonus do ataku, to chyba by lepiej paliło mocniej. Ta końcówka jest dość łatwa, szczerze mówiąc. No i padł. Mamy dziada. Super. Także będziemy mogli ogarnąć, słuchajcie, w tym odcinku chyba upgrade broni. Tak mi się wydaje. Sobie jeszcze sprawdzę tylko, jak to wygląda. Jak tam moje... No, jest dobrze. Jest dobrze. Dłuższe odcinki, ale okej, okay, dobra. Ja od razu wbiję talent point, żebyśmy wiedzieli. Pełno mamy tych journali w ogóle. Nie wiem, jakim sumie to pozbierałem wszystko, no ale najwidoczniej pozbierałem. Co to było? To było zaś to dziadostwo, nie? Czy ja chcę mieć te energy weapon? No niekoniecznie. Już pójdziemy w stronę tych rolek całych nieszczęsnych. Dobra. No to idziemy. Myślę, że będziemy za chwilę ogarniać sobie gościa. To jest właśnie ten gość. Czemu mamy ten klucz, bo nie mam pojęcia. Chciałem klucz, ja zobaczę. Chyba nie. Co on chce jeszcze? Dobra, on tak gada i gada, a to jest tak naprawdę rodzaj kowala. Można powiedzieć szamana kowala. O, tu można iść. Czemu ja o tym nie wiedziałem? Nie mówcie, że to jest ten klucz kretyński. No. Jest. I rolka. I jesteśmy. W domu. Tam nie idę chyba.
No to mogę zabić, nie? W sumie nie boli. Mam zero leczenia, co jest tragiczne. Ale możemy to potwierać wszystko. Chyba trzeba będzie przyjść jeszcze raz po prostu. Fragile Courage. O, jeszcze jeden. Co to jest? Bo nie wiem. Nie mam pojęcia, co to jest. Co to mam w ogóle? Czy ja dostałem coś fajnego? Powiedzcie, no mam ten Fragile Courage, ale nie wiem, że to chcę używać. Z broni to chyba nie wiem, co to było. Nie mam pojęcia. Coś to było. Coś tu leżało, jakby ukryte, ale nagrzywa tak naprawdę. Dobra, ja to otworzę i zabiję go. Od razu. Co tu jest fajnego? Vados Spear. No to już prędzej. Prędzej włócznia, chociaż włócznia jest chyba też siłowa. Nie jestem pewien. Nikt nie używałem włóczni, naprawdę. Zobaczmy, jak to wygląda. Ta włócznia. Ile to bije? Mało. Ale jest od finezji. Można spróbować. Może to jest nawet dobre. Nie wiem, większy damage. A, sprawdzimy. Jak jest, no to można zobaczyć, nie? I tak mamy ten build. No, zasięg to ma. Muszę powiedzieć, że nie jest złe. Też nie zaraz, czy ja mogę używać tych mocy? Nie, nie mogę. Co to jest? No, sobie zobaczymy. No, na dwa strzały jest facet. O, coś jest. Sulstony to jest. No, przyda się, ale nie tak bardzo. Chyba na tych sztyletach bazował, no. Nie wiem, one szybko ciachają, to jest plus. Chociaż ja generalnie chodziłem z halabardą. Musimy uwolnić tą laskę. O, oni tutaj są, super. To uwalniamy wszystkich. Uwalniamy, co to wszystko? Pogadane? No dobra, tego też uwolnimy. No dobra. No to w takim razie... Czy ja chcę iść po te sztylety? Nie, wiecie co, ja pójdę górą może, będzie łatwiej. Wrócimy po prostu jakoś. Bo po co ja się pakować z powrotem? Zawsze tu mogę przyjść, nie? W tym momencie już mogę tu przyjść bez problemu. Tam chyba jeszcze zostało dwóch gości, nie jestem pewien. Chyba tak, za tym wszystkim jest dwóch gości. Nie wiem, jak to można zrobić, bo chyba nie można. Zawsze się obrywa. Dobra, lejemy ich. No, skuteczna rzecz, na pewno. Sunstone i liść. No, to jest bzdura, niepotrzebna mi. No, to nawet poszło. Ja się mogę tutaj wyleczyć. A nie, nie mogę. Nie mogę się leczyć. Mogę go walnąć? Nie, nie mogę. Czekamy, czy ty mogę w ogóle coś zrobić. Chyba nic. Nie, to się odbija po prostu. Dobra, no to idziemy w prawo. Jak w sumie bym zginął, to by nawet dobrze było. Gdyby się złego nie stało. Dobra, zabiję to. Czy ja tu mogę wejść? No nie. Nie wiem jak. A, bo tam chyba z góry można spaść. Czekamy, czy ta włócznia by dała radę. Nie no, chyba nie. Nie ma opcji. Dobra, to może poczekać chyba. Nie wiem, czy tu przyjdę pewnie. Pewnie nie, bo zapomnę. Też nie wiem, jak tam się idzie zresztą. Jakoś się idzie, tylko nie wiem jak. Jak zginę, co się stanie właściwie? Nic tak naprawdę. Możemy tego jeszcze podziałać. No, prawie. Prawie się udało. Ale mamy to, co chciałem. Straciłem plumę, no to ja sobie pójdę chyba po to. W tym układzie. Oczywiście nie pamiętam, gdzie miałem iść, ale to już inna sprawa. Nie, dobrze, w lewo mam iść po prostu. Chyba w lewo. Nie. Aha, dobra, gadka będzie. No to może być gadka. On też chce być żołnierzem. Ona już jest. No i fajnie. To już wiemy właściwie. Tak naprawdę nic nie wnosi, nie? O! Możemy od niego kupić na głupią czapkę. Ja ją kupię. Także to jest gościu, który tutaj nam sprzedaje różne cuda. O, kurde, on ma inny sprzęt zupełnie. Ale jaja. Chyba ma inny sprzęt. Ma więcej rzeczy jakoś. On ma Dragon Berry, on miał mniej rzeczy wcześniej. To jest nowa lokacja jego. On ma może być jeszcze jakieś ciekawe rzeczy. To jest bardzo dobra rzecz. Nie wiem, że to służy, ale... Tak. To jest negatywne tak naprawdę. Ale on ma taką czapkę. O! To jest dziwne. Patrzcie, jak to jest mocne. 10 życia na sekundę się traci. Jeżeli poniżej 75 życia. No ale to daje bonus. Ja to wezmę. Ciekawe, czy jest przeklęte i nie będę mógł tego zdjąć. No dobra, sprawdzimy. Raz kurzy śmierć. Patrzcie, jakie to jest mocne. 4 do siły, 4 do... znaczy 10 do tej. Strasznie dziwna broń. Nie wiem, czy ją chcę używać. Mogę się wyleczyć zawsze, nie? W sumie. A niech będzie, zobaczymy. Czy ja mogę to zdjąć? Tak. Zobaczmy, no. Dziwo straszne, ale będę mocny tłuk. Dobra, no to tak. Czy ja mogę iść w prawo? Może? Tak, mogę. Dobra, niech będzie. Niech będzie, możemy wrócić.
No tak, ja chyba chcę też tylety. Dobra, wiecie co, sprawdzimy na razie tych kolesi. Może im wrócili do bazy. To jest możliwe. Mocno. To też włócznia, muszę powiedzieć, nie jest najgorsza. Może nawet jest dobra. Nie wiem. No ja w sumie chciałem sztylety, ale. No tak, bo to bije wolniej. To jest ten minus. Bije to wolniej. Czy to jest lepsza cape? Chyba nie. No jakiej używałem, ale chyba nie jest. Co ona daje? 4 do siły, tutaj. Nie, no to jest lepsza. Ta z ducha jest lepsza. To też można upgrade'ować w ogóle. Także można być upgrade'ować cały sprzęt. To jest w ogóle super sprawa. Ja nie chcę. No tak, czapkę mamy do finezji. Cape nie bardzo, ale nie mam innej. Nie mam. Ta daje nic nie daje, a ta daje też siłę. No ta jest lepsza po prostu. Buty mam beznadziejne, no to trudno. Nic nie zrobię. Okej. Nie wiem, czy ta finezja powoduje, że mam większy teraz damage z łuku. To jest bardzo możliwe. Ale głowy nie dam. Bardzo możliwe. Nie jestem pewien, co ona to daje, tak te 10. Chyba tak. Powinna się dodawać. Tylko niestety nie pozwala nam to nosić broni, której nie możemy, więc to jest problem. Tak, to teraz idziemy znaleźć tych kolesi. Gdzieś tam niby są. On może coś kupić tutaj jeszcze od gościa. Zobaczmy, czy on ma coś ciekawego. Generalnie to nie ma. On ma tylko ten Crest of Gaia, to może zaczekać, bo to jest dużo trudniejszy boss, taki jeden z gorszych. No, dużo życia ma w każdym razie. Więc nie chcę. To możemy kupić, żeby już było pióro. Co on tu daje? Nie wiem, więcej o jedno. Dlaczego ja mam dalej 5? Tego nie wiem. Jedno straciłem chyba, nie? A tak, ja miałem iść po pióro, bo jedno straciłem. Dobra, to pójdziemy po to pióro jeszcze. Już się, nie wiem, iść po to czy nie. Czy odzyskać. Ha, teraz tracę życie. No dobra, git. Może być, jak mam więcej to nie tracę. To jest ta panienka, dobra. Ja sobie to już zapłacę chyba. Nie ma sensu tam łazić. Zobaczymy co oni dają, co ciekawego. Nie wiem gdzie jest ten koleś w ogóle. Ona ma co? Len ability do czegoś. A, do włóczni. Ona ma do włóczni. A, nie do halabardy. Co to jest? Nie, to jest do łuku. To jeszcze lepiej. 5 strzał. O, to jest dobre. Bardzo dobre w sumie, tak naprawdę. Mocny strzał. Nie wiem, ile to daje, tak naprawdę. Ile one kosztują? Możemy kupić wszystkie. No, dobra, niech będzie. Może być dobre. Build na łuk, no. Niech będzie. Nie będzie, bo ja używam takiego dobrego łuku, więc spoko, tak naprawdę. Gdzie jest ten koleś, bo nie wiem. Trochę mnie to słabi. Gdyby się jakaś mapa przydała, tak naprawdę. Mówię, trzeci raz to samo. Jestem idiotą. Okej. Idziemy dalej. Ten co on miał? Nic nie ma, nie? Możemy go zabić, tak naprawdę. Znowu to powiedziałem. Mózg mi się zawiesza, bo nie spałem jeszcze, a jest już rano. Ale, no, powiedzmy, że. Niech będzie. Co tu dalej? Miałbyś ten koleś, ale go nie ma. Co zrobić? Staram się, kto zrobi, jak to obejść. Jest taki gruby gość, którego ja uratowałem i go nigdzie nie ma. No i to mi nic nie daje. Może gdzieś siedzi, ale nie wiem gdzie. Co ja mam zrobić? No nie wiem. Nie ma go. Ja go nie widzę. On pewnie uczy tych młotów, ale go nie widzę. Nigdzie. Może jest na dole gdzieś tutaj. Ale chyba nie ma. Jak wiecie, gdzie jest ten gruby gość, którego uratowaliśmy, no to mówcie, bo ja nie mam pojęcia. Mogę go uszczelić? No, by tak. W głowę dostanie, to jest po nim. O, dropek. Super. No i ogarniemy sobie teraz crafting. Ja może zmienię właśnie. No nie wiem, czy ja chcę te sztylety. Dobra, trzymajmy się tych sztyletów. Niech będzie. Sprawdzę jeszcze jedną rzecz. Bo tak, sztylety damy. Już trudno. 34, tak? Jak zdejmę? 7 mniej. Właśnie. Skalowanie coś tam daje. No i dobra, dobra, jest okej. W tej czapce bije mocniej tymi sztyletami. Może uda się je trochę odtragicznić. Pogadajmy z gościem. On coś tam fanzoli sobie. Nie jest takie ważne. Natomiast chcemy od niego co? Len ability może, bo to jest do kosy i do tomu. To się przyda. Dwie stówy. A, niech będzie, już wydamy. Gdzie spokój. Weźmiemy to. Tak. I teraz. Enchant. Nie wiem jeszcze ile tego mam, ale. Nie wiem, czy czapki nie chcę podwyższyć. Dwa. Dobra, niech będzie. Czapka o dwa. Spekter o dwa.
o dwa koszt, a o jeden. To jest. Nie mam lepszych butów, to nie będą te. I sztylety. Dwa. I powiedzcie, że mogę jeszcze raz. Mogę. Nie wiem właściwie, czy to jest 6 czy 4. Ile one mają? Więcej. No więcej mają. Są plus 2. To jest dobrze. Dobra. To ja myślę, że pójdziemy na bossa jeszcze. W tym układzie. Powiedzcie, że zdążę. Nie zdążę. Dobra, to kończymy. Dobra, kończymy tutaj. Mamy zabitego. Co mamy zabitego? Chyba dwa bossy. Chyba Feniksa i tego całego lorda jakiegoś tam. Także spoko. Dobra, słuchajcie, widzimy się tutaj w następnym odcinku, a ja na razie z wami żegnam i do zobaczenia.